Dzień dobry, kolejna sobota, więc ja witam. Witam tym razem w lekko zimowej scenerii. Mówię lekko, bo śniegu dosłownie trochę, jakieś 2-3 centymetry. No i temperatura też taka w okolicach zera. Dzisiaj dzień jest taki, no, pochmurny, no i niezbyt sympatyczny, szczerze mówiąc. Nie wiem, jak to jest, ale w ostatnich tygodniach, w zasadzie na weekendy, praktycznie nie ma tu w okolicy w ogóle słońca. Na tygodniu to słońce się potrafi pojawić, nawet teraz, bo na początku tygodnia były duże mrozy, więc ja chwilę znalazłem i tu też na godzinkę, dwie dosłownie zajechałem. No to słoneczko było i to całkiem fajne. O, a tu co? Chyba jakiś bażancik sobie szedł, bo takie ślady właśnie jak jakiejś kurki kurczaka. Gdzie on tu wędrował? Gdzieś wzdłuż płota. No, tu bażancik chodził. Ostatnio jak byłem i było to fajne słońce, sporo saren też się w okolicy kręciło. I nawet wariaczko, który jak z daleka zobaczył te sarny, pognał jak strzała. No wariacik, no. Znowu zobaczył sarny. I strzała, rura porwał. No zobaczymy, czy dzisiaj też jakieś się pojawią. No na razie to jest tak byle jak z tą pogodą, więc pewnie siedzą sobie w lesie. Ja dzisiaj późno przyjechałem, bo już jest godzina 13, więc tak dosłownie na 3-4 godzinki zajrzeć, przepalić przede wszystkim w piecu, no ale przy okazji też oczywiście coś zrobić. Pod kuchnią mam już napalone, bo ogólnie naprawdę trzeba grzać piec, zanim się tu zaciepli. No też mija jakaś tam pół godzinki, godzinka czasami, więc trochę trzeba tu przepalić. Oczywiście od tych blach i fajerek to ciepło momentalnie idzie do góry. No ale żeby dłużej parę godzin trzymało, to jednak ten piec musi być nagrzany. Grzeję sobie też wodę, bo to wiadomo, jakieś ręce umyć po tym do jedzenia czy cokolwiek innego, ciepła woda jest potrzebna. Mrozy były, no, bardzo wysokie ostatnio i tak naprawdę teraz zobaczmy, ile jest w pomieszczeniu, gdzie ten termometr, a tu przez folię, dlatego tak nie widać, ale jest jakieś 3 stopnie, więc naprawdę jest zimno. Tu jest jeszcze termometr elektroniczny, gdzie sobie obserwuję temperaturę, ale o tym może jeszcze wieczorem opowiem, bo to naprawdę fajny gadżet. No, teraz trzeba dobrze tu przygrzać. I ogólnie jak przyjeżdżałem, to też ze 2 godziny tu przepaliłem, bo te okna aż były po prostu całe w szronie, całe w lodzie. No zobaczcie zresztą, jak to wyglądało wcześniej. Szkoda, że dzisiaj takiego dnia nie ma, no ale cokolwiek trzeba jeszcze godzinę czy dwie na dworze podziałać, bo dzisiaj za pomieszczenie zabierał się nie będę. No jest tu po prostu w tej chwili zbyt chłodno i dalsza robota po prostu też nie ma sensu. Lepiej cokolwiek na dworze się poruszać, a tu wrócić, jak już będzie potrzebna lampka i wtedy jeszcze chwilę w pomieszczeniu podłubać, no bo dzisiaj będzie taki dzień drobnicy. Trochę na dworze, trochę tu w budynku, ale to na koniec. No dzisiaj jak widać lekki śnieżek jest i w okolicach zera. Najbliższe dni mają być też mocno śniegowe, więc ja zacznę od takiej drobnicy. W zasadzie drobnicy mówię o tym. Wezmę siekierę, podziabię to, no bo bez sensu, żeby to śnieg miał zawalić. Podziabane, pocięte, no i kubka sprzątnięta. O to chodziło. Co drobniejsze siekierą, potem wziąłem tą małą piłkę, no i na takie drobiazgi, w sumie nawet nie drobiazgi, no bo siekierą coś takiego trudno by było dziabać, a ona sobie doskonale radziła. I tak w międzyczasie, jak ciąłem i dziabałem, to początkowo miałem składać tu, ale jednak nie. Od ziemi dużo wilgoci mają te gałęzie, więc one w tym sezonie nie będą się nadawały na palenie, także pójdą jednak tam do obory. Idę po koszyk, no i trzeba będzie to znieść. I wychodzi na to, że szczęśliwa trzynastka, bo to jest 13 pełny koszyk takich różnych patyków, jak widać.
No i myślę, że taki koszyk to na jakieś 2-3 godziny palenia pod kuchnią, takiego oczywiście spokojnego, wystarcza. Więc w zasadzie z tej kubki, która tu była, no spokojnie 3 dni przepalania. Oczywiście co innego takie patyki, które idą tutaj pod kuchnię kaflową, a co innego takie grubasy, które są naszykowane gdzieś tam do pieca centralnego. No, takim czymś w piecu centralnym nie ma sensu palić, ale tu sprawdza się jak najbardziej. I trochę już tego nazbierałem w sumie w tym roku, bo jak widać, cały stos tego takiego średniego do palenia tutaj drewna jest. Więc no, na tą zimę na pewno tego nie zużyję, nie ma szans. Ogólnie to muszę pomyśleć, no bo tak jak pod spodem miałem już suche, teraz nałożyłem tego wilgocnego, to pewnie muszę się w przyszłym roku zastanowić, żeby zrobić jakieś takie przedziałki, że na przykład jednego roku zbierać w jedną część, drugiego w drugą, tak żeby nie narzucać sobie mokrego na suche, bo inaczej to trochę nie ma sensu i źle będzie takie coś spalać. Naszykowane mam też ogromne ilości kory brzozowej na rozpałkę. Za każdym razem jak przyjeżdżam, biorę po prostu taki listek albo pół i spokojnie i szybko mi się to rozpala. I cóż, godzina nawet nie ma jeszcze 15, a na dworze się robi tak już brzydko i szaro, że nie wiem, czy to zaraz śnieg znowu sypnie, czy co. Ja już trochę zgłodniałem, no ale jeszcze te pół godziny na dworze pasuje wytrzymać i coś tam delikatnie podziałać. Skoro piłkę i tak będę musiał przetrzeć, bo jest ukurzona, to jeszcze ją użyję. Użyję też sekatora, bo tak pomyślałem, że przez te pół godzinki to zacznę pomału obcinać te jabłonki. Zobaczymy, ile mi się uda obciąć. Nie mam też za bardzo pomysłu jeszcze na ich obcinanie. Zaraz się po prostu poprzyglądam, jak to będzie wyglądało. No ale niektóre gałęzie na pewno trzeba usunąć. To, może i tamtą. Zobaczymy. Takie po prostu pół godziny rozruchu, bo dzisiaj to nie ma szans, żebym obciął wszystkie te drzewka. No ale ile się uda, tyle się uda. Wiecie co? Nie idzie mi to jakoś. Nie bardzo mam pomysł, jak te drzewka obcinać. Obciąłem dosłownie kilka takich suchych albo chorych gałązek. No ale tu zrobił się taki do góry badel i praktycznie żywe jest tylko u góry. Na tej jest troszeczkę więcej, no ale na pewno jest za gęsta. Tak mi się przynajmniej wydaje i trzeba będzie to przerzedzić. Ale nie do końca wiem jak, więc zacznę od tego, że sobie jutro czy pojutrze pooglądam trochę filmików na YouTubie odnośnie cięcia starych jabłoni. No i to cięcie zrobię za tydzień. Idzie tam chmura, naprawdę ciemna. W lecie bym powiedział, że idzie na burzę. No ale teraz przy takiej temperaturze to tylko i wyłącznie na śnieg. Głodny już jestem strasznie, no ale jeszcze te kilka minut pewnie wykorzystam. No i po prostu poobcinam te, które są tutaj jabłonki. One są mniejsze. Je na pewno będzie mi łatwiej przyciąć niż tamtą starą. Tu zresztą jest zdecydowanie też mniej do cięcia. Z tymi to chwila, moment i ogarnięte. Tutaj raz, że było rzadko, dwa, że też takie drzewka byle jakie, więc nie ma co się z nimi szczypać i dosyć mocno je przecinam. Tu była dosyć grubsza taka, ale już pusta gałąź, więc obcięta. No i ta malutka piłka daje sobie nawet z tym radę. Niby taka zabawka, niby taka popierdółka, ale w sumie dzisiaj już drugi raz się przydała. Wcześniej mi się przydawała tam do poprawki mieszkania, teraz tu, więc do takich szybkich ręcznych robótek daje radę. W brzuchu mi już strasznie burczy, więc idę jeść, a skoro w piecu się pali, to wiadomo, co będzie jedzone. Kiełba! Dam jej jakieś 10 minut na takim żarze czerwoniutkim, jak widać pod spodem. Na razie nie będę podkładał. 10 minut, tak co 2 minutki obracając. I do tego bułka, nawet wczorajsza, jak ona dostaje takiej temperatury i jeszcze tej lekkiej wilgoci od kiełbasy, to robi się jak świeżo wypieczona. Także chyba nie ma co już dłużej czekać. Jeszcze może raz ją obrócić. No i po prostu za chwilę będzie jedzone. Także smacznego! Ja sam oczywiście nie jem. Skoro ja pojadłem, to i dostaję psina. Zawsze jak jest taka pogoda na minusie, to dostaję taką zupkę, zalewajkę. No bo jak jednak zimowa aura, to lepiej ten posiłek dla psa, żeby był ciepły. Chociaż teraz już nie ma takich mrozów, jak były wcześniej. No wcześniej dostawał ciepłe 2 razy dziennie, a przy takiej pogodzie około zera, no dostaje ciepłego raz dziennie.
No i czasami drugi raz po prostu jakiejś mokrej karmy, bo suchej w zimie to raczej w tej chwili unikamy. I tak ze wszystkimi ich pieskami, także sąsiadom oczywiście też dziękuję za pomoc i opiekę, bo ja jestem czasami raz w tygodniu, czasami dwa razy w tygodniu, a jak widać psinka już troszeczkę odpasiony, a sierść ma fajną i gładką, to znaczy karmiony dobrze. Pojedzone, to trzeba brać się dalej za robotę. 3 godzinki palenia i z 3 stopni temperatura na podłodze wzrosła zaledwie do 5. Oczywiście wyżej będzie ona znacznie wyższa, no ale przy podłodze nadal chłodno. Wyziębiły się te mury przez te ostatnie mrozy. A to, co chciałem ogólnie powiedzieć, to 2 słowa odnośnie tego śmiesznego urządzenia. Wymieniam baterie na nowe, bo te, które miałem, to taka zbieranina używek. A ogólnie to jest wspominany już kiedyś przeze mnie czujnik temperatury i wilgotności, który w ostatnim czasie bardzo mi się przydał. Dajmy mu chwilę, niech się włączy, no i zaraz pokażę, na czym to polega. Może na szybko powiem to, jak to działa na przykładzie piwnicy. Teraz jest 1,7 stopnia, bo były chwile drzwi otwarte i no niestety się lekko wywietrzyło. 96% wilgotności. Po kliknięciu widzimy, jak temperatura rozkładała się w czasie. Można sobie to zaobserwować w ciągu kilku różnych dni. Tu widać te mocne mrozy, tu przyjechałem przepalać i tak dalej. Widać tą temperaturę mniej więcej na żywo, ale to, co bardziej ciekawe, to tak naprawdę możliwość włączenia i zdalnego wyłączenia. Mam ustawione w tej chwili 2 reguły. Jeżeli temperatura na termometrze, czyli tym czujniku, który jest w piwnicy, spada poniżej 0,5 stopnia, włączy mi się jeden z grzejników. Jeżeli temperatura wzrasta powyżej 1 stopnia, wyłączy się taki grzejnik. To jest super. Szczerze mówiąc, nie doszło do tego, żeby ten grzejnik musiał pracować, ale czy w nocy, czy kiedykolwiek, gdzie nie patrzę na telefon, nie muszę tego sam włączać tak, jak jest tu możliwość, czyli przykładowo grzejnik kuchnia, kliknę w niego i w tej chwili włączył mi się, jak widać po światełku, tamten grzejnik przy rurach. Wyłączę, światełko wyłączone. I zamiast takiej ręcznej dłubaniny i ręcznego włączania, można po prostu sobie taki automat ustawić. Czemu to pokazuję? Bo miałem o te czujniki też kilka pytań od Was, trochę osób na Facebooku się odzywało. W sumie taki czujnik plus włącznik, bo tu jest wtyczka, muszą pracować oczywiście z internetem. Ale taki komplet to jest jakieś 40, maksymalnie 50 zł. A jeżeli mamy internet, to mamy też swobodną i spokojną głowę na przymrozki. No, ja też zachęcam do oglądania i zaglądania w zasadzie w opisy pod filmami, bo czasami właśnie są linki do takich gadżetów, czasami skróty, jeżeli chodzi o odcinek, czasami po prostu jakieś takie moje doprecyzowania i tym podobne rzeczy. Więc zachęcam, żeby zaglądać, bo czasami jakieś fajne linki do sprzętu czy czegokolwiek się tam znajdują. To chciałem pokazać, a teraz biorę się za część drugą dzisiejszej roboty, kosa, o której trochę zapomniałem, a chcę ją rozkręcić i zobaczyć, co tam na jesieni mi się w niej schrzaniło. 10 minut i kosa rozkręcona. No i to, co ostatnio, czyli znowu problem z cylindrem. W tej chwili to nawet tłok tak mocno tam siedzi, że nie potrafię go wyciągnąć. Zaraz pewnie pójdzie młotek w akcję. No i tak, w tamtym roku tą kosę naprawiałem. Posłużyła, nie wiem, kilkanaście razy padł tłok. W tym roku naprawię ją jeszcze raz, ale tak naprawdę będę się rozglądał za jakąś nową. Kilkanaście stuknięć młotkiem później i jak widać, znalazł się winowajca. Ten oto mały drucik, który teoretycznie miał zabezpieczać cały tłok przed wypadnięciem, wyskoczył, no i to zaczęło blokować. Wybiłem to pomału, jest ten drucik dobrze widoczny. Teraz już się powinien całkiem to zluzować. Drucik gdzieś tam spadł, a ten drucik wyskoczył po prostu stąd. Czyli tu był
tulejka zabezpieczana przed wypadnięciem, tak żeby tłoczek, który jest w środku, nie wyleciał, a ten drucik szkód nie robił. Tu jeszcze widać ten wspomniany drucik, no takie główienko, które jak widać szkody narobiło. No ale cóż, zobaczymy. Kosę jeszcze raz w tym roku wyremontuję, ale tak jak już powiedziałem, będę szukał nowej. Dużo słyszałem o Demonie, dobre opinie. Nie wiem, czy ktoś może potwierdzić, czy nie. Tak to dzisiaj też zostawię. Kupię ten zestaw naprawczy jeszcze raz. On kosztował 40 kilka złotych, więc tragedii nie ma. No a raz już rozkręcałem to kosę. Zresztą widzieliście pewnie filmik. Jak nie, to przypominajka. I dzisiaj co? Jeszcze raz pewnie dołożę do pieca. Domyję lekko ręce. A tam jeszcze się tli. I będę się pewnie zbierał. Także mam nadzieję, że następna sobota już będzie na pełen dzień i więcej roboty niż dzisiaj. Także żegnam się i do następnego razu.